Sytuacja epidemiczna na Śląsku powoli się stabilizuje, jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Poza tym regionem nie ma w Polsce innych nowych ognisk. Przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 150 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Wśród potwierdzonych zakażeń 78 zostało wykrytych na Śląsku. Do tej pory wykonano ponad 47 tysięcy badań przesiewowych. Wczoraj w kopalni Zofiówka ruszył drugi etap testów. Dziś badania górników przeprowadzane są w kopalni Ziemowit. Z kolei jutro w kopalni Marcel. Łącznie do końca tygodnia planowane jest przetestowanie kolejnych blisko 14 tysięcy pracowników zakładów górniczych. Poza Śląskiem na dzień dzisiejszy ognisk nie notujemy. Przetestowany ma być najprawdopodobniej także Urząd Skarbowy w Cieszynie, gdzie odnotowano 11 przypadków zakażenia koronawirusem. Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz i dodaje, że od kilku tygodni można zaobserwować w Polsce wypłaszczenie skali zachorowań. Nie obserwujemy w tej chwili w Polsce już wzrostów. Od dłuższego czasu mieliśmy to wypłaszczenie po 300 kilkanaście przypadków dziennie. Gdyby nie Śląsk, w tej chwili mówilibyśmy przynajmniej nawet o poranku o granicy 70 zakażeń, a codziennie mówilibyśmy o granicy 100 do 200 zakażeń. W Polsce nie ma już zakażeń w transmisji poziomej na ulicach, są zakażenia ogniskowe.